Z początku ta propaganda miała szansę chwycenia. Ludzie ją brali dlatego, że rzeczywiście podwyższała się stopa życiowa. Nim się przekonaliśmy, że to się dzieje na koszt pożyczek otrzymywanych z Zachodu, które są używane w sposób zupełnie nieekonomiczny, nieefektywny, no to było raczej ogólne zadowolenie. Ludzie lubią, jak im się stopa podwyższa, a ocknęli się wszyscy dopiero wtedy, kiedy się okazywało, że to zaczyna opadać, że następuje nowa klapa.